Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym Państwa wprowadzić w system kolorów firmy Vera. To jest coś, co wymyślono jakiś czas temu i co ma pomóc Państwu tak naprawdę w lokalizacji i w doborze szybkim, doborze danego produktu, danego klucza, nasadki czy też imbusu do odpowiedniego rodzaju wielkości łuba, śruby czy nakrętki. Mam ze sobą zestaw akurat w tym przypadku 11 kluczy. Będzie to dość... Jest dość dużym zestawem, w związku z tym będzie dość duży przekrój odnośnie kolorów. I tak naprawdę, jak spojrzymy na to tak chłodnym okiem, to widzimy w tym przypadku 11 kluczy, które mogą być oczywiście zakupione, tak jak tutaj dosłownie w zestawie, ale można nawet dokonać sobie takiej analizy, że można zakupić sam pokrowiec i zaaplikować tutaj na przykład same 13. Zmierzam do tego, że Vera nic tu nie narzuca, możemy to robić naprawdę na różne sposoby i to jest właśnie fajne w tej firmie, że my możemy sami zdefiniować sobie zestaw dla naszych potrzeb. Wracając do kolorów, bardzo ważna rzecz to jest taka, że one są przyporządkowane konkretnie danym rozmiarom. I teraz taką z popularniejszych właściwie może i nawet najbardziej popularnym rozmiarem wielkości śruby, nakrętki, to jest 13. 13 w kolorze, akurat w tym przypadku, dostała kolor zielony. Jak widzicie Państwo, mam klucz płaskoczkowy. I przepraszam, on z tej strony jest w kolorze zielonym. Mówi nam o tym, że to możemy założyć na 13. Gdybyśmy chcieli wyciągnąć nasadkę, na przykład wydłużoną, do głębokich, mamy też w kolorze zielonym, bardzo proszę. Jeżeli jest mowa na przykład o udarowych nasadkach, one też występują i krótkie i długie, to proszę zobaczyć, 13, nie dość, że jest opisana, jest oczywiście udar, czyli w tym przypadku czarny, w kolorze zielonym i też nas informuje od razu, że to jest 13. I tak to jest generalnie skonstruowane. Czy w zestawach na przykład tego rodzaju, gdzie mamy różne nasadki, bity, grzechotki, przejściówki i tak dalej, na różne sposoby, też ta 13, jak widzicie Państwo, jest w kolorze zielonym. Czy też zestawy tego rodzaju, które można i powiesić, i przykleić, naprawdę na różne sposoby, też ta 13, proszę zwrócić uwagę, ja ją wypnę, jest opisana jako 13, ale też jest kolor zielony, który nam podpowiada, że gdybyśmy mieli to luzem nawet, to możemy zawsze szybciej zlokalizować ten produkt. To jest bardzo ważne, to dotyczy różnych kluczy. Proszę zobaczyć, tu mamy klucze płaskoczkowe, ale też kątowe. Też kolor zielony, czyli 13. I to generalnie dotyczy całej gamy produktów, jeżeli chodzi o klucze i nasadki. Także no, to ma pomóc po prostu temu, żeby to zlokalizować. Druga rzecz, bardzo ważna, bo tu obracamy się w obrębie kluczy i nasadek. Druga rzecz dotyczy kluczy na przykład imbusowych i to jest, niejednokrotnie pytają, dlaczego się nie pokrywają te kolory, czyli na przykład dlaczego imbus w danym kolorze nie jest w tym samym kolorze, co na przykład nasadka. Tu jest zupełnie inny system, ale też jest system kolorów, żeby to było jasne, że on się nie pokrywa, ale jest dedykowany czy to imbusom, czy to innym rodzajem produktu, takim jak na przykład bity. Pokażę Państwu jakiś tam jeden z wielu rodzajów bitów. Proszę bardzo, tu mamy taką sytuację. Mamy podstawowe imbusy krótkie, do udaru dłuższe bity, jak również krótkie rękojeść. I ten system kolorów w przypadku bitów nie pokrywa nam się ani z kluczami, ani z imbusami, natomiast jest dedykowane konkretnym rodzajom. Czyli jeżeli teraz bym miał luzem na przykład ten, dosłownie, to ten kolor czerwony mówi mi o tym, że to jest na przykład PH. Mało tego, rozmiar, ta dwójeczka u góry mówi mi o tym, że to jest dwójka w typie PH. Torksy na przykład są zielone, czarne są PZ-y, żółte są płaskie. Także to też jest system, który ma spowodować, że łatwiej możemy zlokalizować nawet w ferworze jakiegoś tam bałaganu. Wyciągamy szybciej i trafniej przede wszystkim dany produkt. Także zapraszam.
to chciałem Państwu jakby wstępnie pokazać odnośnie tego systemu kolorów. Nawet jeszcze jedna rzecz, nawet w przypadku wkrętaków tej nowej generacji mamy sytuację, gdybyśmy mieli to wszystko w jednym miejscu spakowane, na przykład w grzebieniu w walizce, to ten kolor, właśnie to co powiedziałem, mówi nam o przeporządkowaniu typu, czyli w tym przypadku czerwony, na przykład dwójka, to ja już wiem, że to jest PH dwójka. Jeżeli jedynka, to znaczy, że jedynka i czerwony też, że PH 1, a żółty nam mówi o tym, że płetwa, że to jest płaski z płetwą 4,5, więc łatwiej zawsze zlokalizować i szybciej dany produkt. Także temu to generalnie służy. Zapraszam.